Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Jak co roku w trzecią niedzielę listopada obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W tym odcinku pokażemy Państwu, z jakich przyczyn giną ludzie na drogach. Na przykład w zeszłym roku na polskich drogach śmierć poniosło 2491 osób, a rannych zostało ponad 26,5 tysiąca. Zachowania, które dzisiaj pokażemy, zachowania uczestników ruchu, kierowców, ale i pieszych, skutecznie przyczyniają się do tej ilości ofiar wypadków drogowych. Ile jeszcze zginie do końca roku? Ile nas zginie na drogach? To zależy od uczestników ruchu drogowego. Nie od czegoś innego, od naszych zachowań. Popatrzmy, ciężarówka w obszarze zabudowanym, jesteśmy na Podkarpaciu, droga krajowa 19, obszar zabudowany, miejscowość Kamień. Ciężarówka wyprzedzająca kolejne samochody, pomimo podwójnej linii ciągłej, pomimo tego, że autor zdjęć jedzie z prędkością dopuszczalną w obszarze zabudowanym, jedzie 50 na godzinę. To jest za mało dla kierowcy ciężarówki, dużej ciężarówki. Tak, to jest za mało. Lekceważy podwójną linię ciągłą, lekceważy limit prędkości i jedzie. Jedzie narażając w obszarze zabudowanym wszystkich na szalone niebezpieczeństwo. Wielu kierowców ciężarówek ciągle tak jeździ. Popatrzmy, wyprzedził autora zdjęć, teraz przymierza się do wyprzedzania następnego pojazdu. Opadają ręce. Pan Bartosz przysłał film nagrany w Grójcu. Sytuacje takie jak ta występują na polskich drogach nagminnie, pisze pan Bartosz. Znam zasadę ograniczonego zaufania, ale chyba nikt w cywilizowanym świecie nie przypuszcza, że ulicami mogą jechać bandyci. Teraz jesteśmy w Grójcu. Obszar zabudowany, skrzyżowanie. Autor zdjęć próbuje wyjechać z drogi podporządkowanej i skręcić w prawo. Czyli właściwie powinno wystarczyć obejrzenie się w lewo. Nie wystarcza. Wyprzedzanie, podwójna linia ciągła, furgon, dostawczy samochód. Jemu jest za wolno. On lekceważy podwójną linię ciągłą. On lekceważy zakaz wyprzedzenia na skrzyżowaniu. On po prostu jedzie. Jakie zagrożenie? No olbrzymie zagrożenie. Dobrze, że autor zdjęć zorientował się. Nie wyjechał zbyt odważnie. No, swoją drogą rozglądajmy się we wszystkie strony, nawet jak nie mamy prawa nikogo tam spotkać. Bo jak widać, możemy spotkać pirata. Następny film z przejazdu autostradą A2 Łódź-Warszawa przysłał pan Wojciech. Na filmie widać kierowcę, który dopuszcza się wyprzedzania pasem awaryjnym, poganiania światłami i znacznego przekroczenia prędkości, opisuje pan Wojciech. Kierowcy, którzy jeżdżą autostradami, wiedzą, że takie przypadki występują. Wyprzedzanie pasem awaryjnym z dość kosmiczną prędkością. Pomysłowość kierowców nie zna granic. Tylko czy to jest pomysłowość, czy to jest głupota, czy to jest arogancja, czy to jest lekceważenie wszystkiego i wszystkich. Znowu, ręce opadają. Kolejne dwa filmy przysłał pan Cezary z Łodzi. Codziennie, gdy jadę do pracy, jestem notorycznie wyprzedzany przed przejściem dla pieszych. Wydaje mi się, że bardzo wielu łódzkich kierowców nie zdaje sobie sprawy, jakie wykroczenie popełnia, pisze pan Cezary. No a teraz sytuację z pieszymi. Przejścia dla pieszych, wyprzedzania przed na przejściu dla pieszych i omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych. Filmy z Łodzi. Popatrzmy. Prawym pasem, który notabene za chwileczkę się kończy, pędząca Mazda wyprzedzająca przed przejściem dla pieszych autora zdjęć. No, pieszy na szczęście przeszedł, ale obejrzał się nerwowo. Ta prędkość. Czy tu było jakieś zmniejszenie prędkości? Czy przepis o zakazie wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych był w głowie tego człowieka? Chyba nie.
I kolejny przykład jazdy łódzkich kierowców. Tym razem łódzkich, ale to zdarza się wszędzie. Niestety, ciągle się jeszcze zdarza. Popatrzmy. Znowu samochód dostawczy. Duża prędkość. Wyprzedzanie przed i częściowo na przejściu dla pieszych. W tym przejściu pierwszym, bo są tutaj dwa. Droga o kilku pasach ruchu w jednym kierunku i kolejne dwa przejścia. Co się dzieje na drugim przejściu? Pieszy wszedł na jezdnię. Pieszy przechodzi przez przejście. Kierowca i bizy niewiele widząc, bo przecież wyprzedza zasłaniającego mu sytuację autora maila, który do nas przyszedł. Orientuje się, odbija trochę w lewo. No właśnie, tym grozi wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy bezpośrednio przed nim. No, pieszy przeżył. Możemy powiedzieć, nic się nie stało. Czy naprawdę nic się nie stało? Pan Rafał z Rzeszowa, nasz stały widz, pisze. Po raz kolejny nagrałem sytuację, gdzie widzimy skandaliczne omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszych. Samochód zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych i jest kolejno wyprzedzany, a potem omijany przez, no popatrzmy, jeden, drugi, trzeci, czwarty pojazd, a pieszy na przejściu. Ręce opadają? Tak, ręce opadają. Na koniec zachowanie pieszych, a właściwie pieszej. Ciemniusieńko. Zobaczmy i postawmy się na miejscu kierowcy, który przysłał nam ten film. Jedzie z prędkością około 50 km na godzinę, drogą, na której nie spodziewa się ruchu pieszych. I nagle piesza idąca prawym skrajem drogi, zamiast lewym, nie widząca samochodów i nie dająca się zobaczyć. Dodatkowo jest oślepiony światłami pojazdu jadącego sprzeciwka. To cud, że zobaczył tą pieszą. To cud, że zdążył, że miał miejsce, żeby odbić troszkę, że nie doszło do zderzenia z pojazdem jadącym sprzeciwka. Kierowca przeżył to dość mocno, zatrzymał się, rozmawia z pieszą i pyta, czy pani znudziło się życie? Halo? Może jakieś odblaski albo latarka? Pani się życie znudziło? Byś wolniej jechał, to też by było inaczej. Jakbym cię widział, to też by było inaczej. No, też szybko jechałeś. No tak, słuszne pytanie. Czy pani znudziło się życie? Piesza jakby nie widzi specjalnie swojego błędu. Nie diagnozuje sytuacji. No jedyne co, przeszła na właściwą stronę jezdni. No tylko, że być może przy innym, troszeczkę innym przebiegu zdarzenia już by nie przeszła, bo byłaby tam zabita. Niestosowanie elementów odblaskowych to jedno. Niestosowanie podstawowej zasady, że mamy iść lewym poboczem, czy lewym krajem jezdni, tak żeby widzieć pojazdy nadjeżdżające sprzeciwka. Czyli lekceważenie naszego bezpieczeństwa. Piesi, wy też musicie się opamiętać. No cóż, mamy jeszcze miesiąc do końca roku. Czy musi przybyć tabliczek na pomniku ofiar wypadków drogowych w miejscowości Zabawa? Nie musi. Postarajmy się, żeby ich nie przybyło. Czy na polskich drogach musi ginąć codziennie 7 osób? Właściwie 8. Tyle dziennie ginie na polskich drogach. Każdego dnia 8 osób. A ile zostaje rannych? Czy musi tak być? Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Światowy dzień. Niech on wzbudzi w nas refleksję. Tak zachowywać się na drodze nie możemy.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.